Witajcie, z tej strony Aśka. Pierwsza tura moich karteczek komunijnych. Będzie kolejna, nie zdążyłam wszystkich, no wiadomo jak to bywa, sami wiecie, że nie da się wszystkiego tak szybko na raz. Pierwsza karteczka, jaką chciałabym pokazać Wam, jest karteczką, pamiątką pierwszokomunijną dla chłopca. Wykorzystałam tutaj kolekcję z UHK Galery i to jest Celebration Marzec. Wykrojnik, który wykroił mi tutaj ładnie środeczek i tylko fajnie przeperforował na zewnątrz. Cudowna moja ukochana tekturka. IHS, bardzo ją lubię i bardzo, bardzo często ją wykorzystuję właśnie na pracach komunijnych. Kwiateczki z wocu to są magnolie i goździki. I śliczne filcowe kwiatuszki takie z perełeczką od Emy z fanpage'a. Kochamy Actiona. Tak, dobrze. Tak praca wygląda. Zastanawiałam się jeszcze nad tym, żeby coś tutaj przykleić takiego, albo jakieś półperełki. Zobaczymy jeszcze. No na razie tak to zostało. Bywa tak, że potem coś olśni i można coś dodać. Sami wiecie, więc wklejeczka jest. Teksty będę dopiero przygotowywać, na razie tylko okładki. Druga praca dla chłopca, również z UHK Galery papiery. I tu mamy Celebration Luty, o ile mnie dobrze pamięć, o ile mi pamięć nie mieli. Tekturka z hostią, tu teraz widzę, że bo czasem jak człowiek tak świeżo popatrzy, to pewne rzeczy się rzucają w oczy. Na pewno przykleję jakąś półperełeczkę jeszcze tutaj na środku, coś będzie, żeby ten kielich nie był taki smutny. On jest potraktowany tuszem do embossingu Versamark i poperełkowany, poperlony proszkiem z Perfect Pearl. To na pewno tak. Piękny wykrojniczek, który otrzymałam od Martyny, listeczki mam od Kasi Stoncel, ślicznie się tutaj wpasowały do tej pracy. Kwiatuszki to mamy z wocu i jest kwiat jabłoń i są sweetheart, pół perełki takie, pół jakby to powiedzieć, pół szkiełka, to są takie kropelki, pół przezroczyste, błękitne. Praca tak się prezentuje, jest już wklejka, będą życzenia jeszcze, więc tak. I ostatnia w tej turze karteczka, to jest karteczka dla dziewczynki, również z okazji pierwszej komunii świętej. Różowo-biała, śliczna serwetka od Martyny, za co jeszcze raz bardzo jej dziękuję. Takie półszklane te perełeczki, bezbarwne tym razem. Śliczne chwosty z materiału, bardzo lubię chwosty, bardzo, bardzo dużo ich ostatnio używam. Gałązeczki zielone z wykrojnika, takie fajne zawijaski, żeby to troszkę nadać takiego pazurka tej karteczce, żeby ona nie była taka smutna. Są różowe, jasno-różowe kwiatuszki, to one są z wocu, różyczki i margaretki. Chyba margaretki. Ja zawsze mówię stokrotki, bo jakoś pierwsza na myśl przywodzi. Papiery również z kolekcji UHK Galery i to jest kwiecień. Nie bardzo lubię tą kolekcję. Świetnie zawsze można dobrać, bo one są w różnych kolorach, w różnych tam odcieniach i tak dalej. Bardzo je lubię. Bardzo fajnie wyglądają na pracach. Pierwsze trzy karteczki w pierwszym filmiku. Kolejne przede mną. Ok, tura numer dwa. Dwie karteczki komunijne. Jedno jest, to są takie bardziej pamiątki. Klientka, amatorka, zwolenniczka prostych projektów, bez przesadyzmu, bez żadnych ozdób, kwiatów i tak dalej, wybrała sobie jedno z naszych zaproszeń komunijnych, żeby na jego wzór wykonać właśnie takie podobne karteczki, tylko żeby one były podłużne. I tak powstały dwie karteczki, jedna jest dla dziewczynki, jedna dla chłopca, jedna miała być właśnie tak personalizowana, jedna nie. W środku życzenia już z wklejką i tak wyglądają obydwie te karteczki, dwie te same. Kolejna praca to jest kartka komunijna dla dziewczynki, no teraz to już chyba same te komunie. Papiery z, chyba to jest Wiek Niewinności, czy Niewinność, coś takiego z Galerii Papieru. Serwetki
Od Martyny albo od Kasi. Już nie pamiętam. Podklejane koroneczką od spodu. Buty jest podwyższone. Wszystko wykrojnik, bluszcz. I są magnolie, różyczki. Kwiaty jabłoni, sweethearty. Tu jedynie jest, że tak powiem, te winogrona troszeczkę tak właśnie podklejałam tymi perełkami, żeby troszeczkę ta tekturka się tak ożywiła, że tak powiem. To już są gotowe, już wszystko, wklejki, życzenia są. I kolejna karteczka, ona jest podłużna, DLK. I też tekturka duża na wierzchu, ona jest zrobiona tym moim ostatnim odkryciem, czyli pomieszaniem Perfect Pearl z wodą. Ja spróbuję to podświetlić, może, czekajcie, bo mam wyłączone, może to jakoś się uda, żeby ten efekt zobaczyć, chociaż nie wiem. Szczerze w to wątpię, no może coś tam się pobłyszczy, ale naprawdę jestem oczarowana. Fantastycznie się to sprawuje, pięknie się mieni w takim świetle jeszcze w ogóle sztucznym. Margarytki, różyczki, sweethearty na bluszczu, kokardki, koronka z Akszona, też podklejone. Prosta praca dla dziewczynki komunina z wklejkami, już z życzeniami. I to by była tura druga. Kolejne dwie prace. Jest to karteczka dla dziewczynki. Wykonana w formacie DL. Z margaretkami, różyczkami. To są te kwiaty jabłoni, gipsóweczka, bluszcz, hostia i napis tekturkowy jest. Papier z galerii papieru niewinność, wiek niewinności, chyba coś takiego. I serwetka od Kasi Stoncel albo Martyny, nie pamiętam. Dziewczyny mnie tak hojnie obdarowały tymi wykrojnikami serwetek i różnych innych, że tracę rachubę. No, w środku będą życzenia. Ta karteczka wygląda, format podłużny, ostatnio bardzo taki chodliwy. Ja robię tak częściej takie kwadratowe, a te podłużne też teraz tak jakoś sobie życzą klienci. Numer 2 to pudełeczko. Exploding Box dla chłopaka jako prezent komunijny, prezent no, w formie kartki, kartka w formie pudełka, o tak, to jest dla chłopca, tak jak mówiłam, klientka prosiła, żeby nie było zbyt dużo kwiatów, że to jest jednak chłopak, żeby było prosto i fajnie, tak skromnie. To są papiery z UHK Gallery i wygląda to tak, grafika Judy chyba. Muszę sobie sprawdzić jeszcze, ewentualnie napiszę. Jest kopertka na magnes, można sobie tu pieniążki fajnie włożyć, one nie wypadną. I z boku jest dla kogo, z jakiej okazji i od kogo. I życzenia. Na środku jest śliczna, taki kielich z hostią. On jest kupiony tutaj w stacjonarnej hurtowni takiej naszej. Bardzo fajnie się prezentuje w boksach. Lubię go tam, wziąłem wszystkie jakie były, więc myślę, że jeszcze mi tam troszeczkę starczy ich. Tak pudełeczko by wyglądało. Zamykamy. I już jest. I pudełeczko, i kartka. Pofruną do niedzielnych pierwszokomunistów. Życzę Wam miłego dnia. Ja uciekam dzisiaj na papieżony somber. Do zobaczenia. Bye, bye.